Wróciłeś do Polski, przyjechałeś do Słomczyna, wystartowałeś wreszcie przed swoimi kibicami i pozamiatałeś rywali. Zgadza się, auto bardzo szybkie, bardzo dobrze już się z nim rozumiem, coraz lepiej. Myślę, że jeszcze jest trochę procent do wyciągnięcia, ale już jesteśmy na pewno na dobrej drodze. No i co, fajnie mi się jeździło z kolegami z zagranicy, ale nie wiem co powiedzieć. Bardzo się cieszę, że zwyciężyłem. Szkoda tylko, że jeden się kolega tam rozsypał i paru nie dojechało, ale fajnie było pojeździć, potrenować, dużo na pewno nowych doświadczeń. Doszły do nas plotki o innym samochodzie, w którym możemy Cię zobaczyć w Toruniu. Dokładnie, odbudowywuje się moje, że tak powiem, stare Seicento sprzed tam jakichś chyba 3 sezonów i być może w Toruniu właśnie nim wystartuję w Mistrzostwach Polski. A czy już wiemy, co będziesz robił w przyszłym roku? Nie, jeszcze nic nie zdradzam, bo sam do końca nie wiem, więc jeszcze nie wiadomo.